kiedy na świątecznym stole nie może zabraknąć mięsa, ale ma to być danie, które będzie i smaczne, i zdrowe, polecam chudy drób. Najlepiej gęś owsianą. Gęś można przyrządzić na różne sposoby. Ja proponuję pieczoną gęś faszerowaną kaszą gryczaną, suszonymi grzybami i wątróbką. Można ją podać na przykład z buraczkami i mamy pełnowartościowy posiłek. Po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Gęś oczyszczam z ewentualnych piór. Wyjmuję z niej tłuszcz i odcinam skrzydła. Pierwszą część zostawiam. Odcinam także nadmiar skóry przy szyi. Pozostawiam tyle, abym mogła zaszyć otwór powstały po wycięciu szyi. Podroby, które były w gęsi, wykorzystam do ugotowania zupy. Czosnek kroję w plasterki. A następnie bardzo drobno siekam. Dodaję sól i rozcieram ją z czosnkiem. Teraz dodaję majeranek. I ponownie bardzo dobrze i dokładnie rozcieram składniki. Gęś z każdej strony, również w środku, dokładnie nacieram czosnkiem z majerankiem i solą. Tak przygotowaną tuszkę przekładam do gęsiarki. Przykrywam i odstawiam na dobę w chłodne miejsce. Umyte suszone grzyby zalewam gorącą, przygotowaną wodą. Dodaję łyżkę masła i pozostawiam również na dobę. Następnego dnia grzyby gotuję na wolnym ogniu, w wodzie, w której się moczyły, do momentu aż będą miękkie. Kiedy grzyby są ugotowane, to odcedzam je, a do odpowiedniej ilości wody z gotowania grzybów dodaję kaszę. Gotuję ją na sypko, aż wchłonie wodę. Teraz cebulę kroję w drobną kostkę i przesmażam ją na niewielkiej ilości oliwy. Kiedy jest już zeszklona, to jeszcze trochę ją prażę, aby nabrała złocistego koloru. W międzyczasie, kiedy cebula jest na patelni, ugotowane grzyby kroję w drobną kostkę i dodaję je do cebuli. Teraz dorzucam jeszcze ugotowaną kaszę i mieszam ze sobą składniki. Przyprawiam farsz. Ucieram gałkę muszkatołową około pół płaskiej łyżeczki. Dodaję świeżo mielony pieprz i sól. Sprawdzam, czy farsz jest dobrze doprawiony, bo za chwilę dodam świeżą wątróbkę i już tego nie zrobię. Wątróbkę gęsią i kurzą kroję w kostkę, a następnie bardzo drobno siekam.
dodaję ją do przestudzonego farszu i łączę składniki. Na koniec dodaję jeszcze jajka. Skórę szyi przyszywam nitką do korpusu lub dokładnie spinam wykałaczkami. Teraz zszywam skórę z przodu gęsi, mniej więcej do połowy, tak aby zostawić otwór na włożenie farszu. Do gęsi wkładam przygotowany farsz. A następnie zaszywam ją dokładnie, tak by farsz nie wypłynął podczas pieczenia. Pamiętajcie, że wątróbka była surowa i ten farsz powiększy swoją objętość. Gęś układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posypuję jeszcze trochę majerankiem z wierzchu. Na gęsi i obok niej na papierze układam kawałki tłuszczu, który wcześniej wycięłam. Gęś piekę w piekarniku w temperaturze 190 stopni przez około 30 minut, a potem przez około 2,5 do 3 godzin w 160 stopniach. Na końcu można zwiększyć temperaturę, aby skórka fajnie się przypiekła. Gęś podaję z buraczkami na ciepło i żurawiną. Farsz z kaszy i grzybów jest bardzo smaczny i aromatyczny. Nadaje daniu wyśmienitego charakteru. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, a po inne zajrzyjcie na mojego bloga www.talerzpokus.tv.